hymnie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na uroczystości upamiętniającej 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Gospodarzem spotkania jest starosta pilski, pan Mirosław Mantej, któremu teraz pragnę oddać głos. Szanowni Państwo, ten dzień był złym snem, który stał się jawą. W rocznicę tragedii 1 września 1939 roku wracają niechciane wspomnienia, ale powraca również, a może przede wszystkim, pamięć o milionach bezbronnych ofiar II wojny światowej. I właśnie dzisiaj, choćby w ten symboliczny sposób, wspominając zmarłych wówczas rodaków, możemy przedłużyć ich bytność wśród nas. Mimo że większości poległych nie znaliśmy w ogóle, wzmacniamy w ten sposób naszą duchową, ponadczasową więź. Wspominanie tych, którzy odeszli w trakcie wojny, nawet jeśli nie byli Polakami, jest naszym obowiązkiem. Słowo wspomnienie idzie dziś w parze z hasłem przestroga. Historia sprzed 75 lat pokazuje, jak niewiele trzeba, żeby całkowicie wyzbyć się szacunku wobec drugiego człowieka. Bardzo proszę delegacje, które zgromadziły się na Placu Zwycięstwa o to, aby składały wiązanki. Proszę o złożenie kwiatów przez pana prezydenta Piotra Głowskiego oraz przewodniczącego Rady Miasta pana Pawła Jarczaka. Składają władze powiatu pilskiego. Starosta pilski Mirosław Mantej, wicestarosta Kazimierz Sulima, przewodniczący Rady Powiatu pan Marian Martenka. Przedstawicieli Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych Koło Miejskie Pile. Pan Jerzy Krzypiura, pan Władysław Czerwiński, pan Stanisław. Przez delegację Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, pan Jan Kowalski, pan Benedykt Rozpłoch, pan Jan Wyrobek oraz pan Marek Śmieszkowski. Tradycyjnie Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników ma również sztandar na naszej uroczystości. Z pocztem sztandarowym także zespół szkół imienia Stanisława Stachica w Pile, który także z kwiatami do nas dotarł, reprezentowany właśnie przez pana dyrektora. Bardzo proszę o złożenie wiązanki kwiatów Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile. Członkowie Prezydium Zarządu Rejonowego dotarli na Plac Zwycięstwa wraz z nowym sztandarem, który tak niedawno był tutaj przekazywany. Uroczystość odbyła się 14 sierpnia. Bardzo proszę o złożenie kwiatów przez Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd oddziału również honoruje pamięć poległych w trakcie wojny. Mamy delegację z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile. Bardzo proszę o złożenie kwiatów. Polski naród, polskie lud, królestwo szczepnia.
Ja mówię, taki piękny.